Leszno przygotowuje się na obchody wyjątkowej rocznicy. W ramach uroczystości z okazji stulecia podpisania traktatu wersalskiego miało miejsce odsłonięcie tablic poświęconych Ignacemu Paderewskiemu i Romanie Dmowskiemu. Wyjątkowa data, symboliczna, a ta data jest o tyle ważna, że dzięki ciężkiej pracy naszych dyplomatów udało się część Wielkopolski dzięki tej pracy dyplomatów wróciła w granice II Rzeczypospolitej. To był ogromny sukces i za to dziękujemy naszym bohaterom i musimy o nich pamiętać. W zaborowskiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawione zostało nowe logo na setną rocznicę powrotu Leszna do macierzy. Logotyp będzie towarzyszył miastu i jego mieszkańcom podczas zbliżających się obchodów. Od dnia dzisiejszego w tym ważnym miejscu, czyli w Zaborowie, a także w Bibliotece Miejskiej, filii Biblioteki Miejskiej, tak naprawdę rozpoczynamy uroczystości związane ze stuleciem powrotu Leszna do macierzy. Jak zaznaczył prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, logo nawiązuje do powstania wielkopolskiego, które choć bezpośrednio nie dotarło na nasze tereny, było kluczowe dla odzyskania przez nie niepodległości. Drodzy Państwo, był obraz Leona Frauzińskiego walki przy moście Faliszewskim w Poznaniu, z tym, że pierwszy taki moment, który właśnie pierwszy element tego loga, który powstał, to rzeczywiście był powstaniec, który trzymał bagnet. Natomiast uznaliśmy, że trochę zejdziemy, zwiększymy troszeczkę to logo i zaakcentujemy flagę powstańczą, bo bez powstania wielkopolskiego byśmy powrócili do granic II Rzeczypospolitej. Oficjalne obchody rozpoczną się na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że Leszno wróciło w granice niepodległej już Polski 17 stycznia 1920 roku.